Dzień dobry, kochani. Witam bardzo serdecznie na moim kanale Sabina Wolter, Love and Intimacy Coach. Jako, że zbliża się koniec roku, to jest taki czas podsumowań i też wstąpienia na taki poziom, gdzie można już chcieć formować nowe zobowiązania na następny rok. I niech to będą zobowiązania, które nas niosą, a nie które wrzucają w takie położenie, gdzie trzeba kontroli, żeby do czegoś dojść. Bo to przeważnie się nie udaje. I przeważnie już 2 stycznia. Wiem, byłam tam. Niejednokrotnie rzucałam palenie, niejednokrotnie mówiłam. Nigdy więcej, od jutra i w ogóle, kto tam nie był. Okej. Przeszłam to przez bardzo różne położenia i przez bardzo różne doświadczenia. I tak dzisiaj czuję się naprawdę bardzo szczęśliwym człowiekiem, mogąc powiedzieć, że robię to, co uwielbiam, to, co jest moją wizją życiową i bardzo bym chciała uczynić ten dzisiejszy odcinek raczej takim przyjemnym w odbiorze sygnałem, takim czymś, co może zainspiruje każdego z Was do przemyślenia. Jeżeli kogokolwiek zainspiruje, to bardzo się cieszę. A jeśli nie, to jest też całkowicie ok. I tak wiecie, życzyłabym nam wszystkim świata, w którym, i być może strzelam teraz w kolano własnej branży, ale życzyłabym nam wszystkim świata, w którym terapeuci, mentorzy, coaching, psycholodzy, psychiatrzy, gdzie to wszystko już jest niepotrzebne. Bo wychodzimy z domu wzmocnieni, pewni siebie, wychodzimy wiedząc, kim jesteśmy, zadowoleni, akceptujący, neutralni wobec tego, co się dzieje i potrafiący znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie z każdego, jakie jest dla nas widoczne w tym momencie. Wierzę w taki świat, choć wiem, że może być to bardzo niespotykane i trudne do osiągnięcia, ale to nie znaczy, że to jest niemożliwe. Gdy myślę o świecie, jakiego bardzo bym pragnęła dla nas wszystkich, to jest to świat, w którym, kiedy wchodzę do autobusu albo do pociągu, gdy ktokolwiek z Was jest w autobusie albo w pociągu, i na następnym przystanku wchodzi grupa 10 lub więcej mężczyzn, młodych mężczyzn, którzy są roześmiani, głośni, którzy mają piwo w siatce, którzy być może są pod wpływem alkoholu, że ten obraz jest całkowicie neutralny. Że oni po prostu wchodzą do autobusu i z miejsca czujemy się bezpiecznie, nie czujemy żadnego sygnału, który mógłby wieść do poczucia niepokoju albo uwaga, ostrożnie. Chciałabym takiego świata i choć wiem, że jest to bardzo trudne ponownie, to wiem, że jest gdzieś taka wersja nas wszystkich, która mogłaby nam pomóc osiągnąć takie coś. Wierzę też, że jest świat, w którym pierwszą miesiączkę u dziewcząt się celebruje. Że jest to powód do święta dla całej rodziny, że te dziewczynki czują się takie, jak takie księżniczki w tej chwili. Wow, staje się kobietą. Są już takie domy. Wielu moich znajomych, mających nastoletnie córki, oni celebrują pierwsze miesiączki swoich córek i one cieszą się, kiedy mogą przyjść powiedzieć mamie i tacie: mamo, tato, mam okres. Czy to nie byłoby wspaniałe, gdyby cały świat działał w ten sposób? Wierzę też, że jest taka wersja tego świata, w której każdy młody chłopiec, każdy nastolatek wie dokładnie, do czego służy jego ciało, wie dokładnie, że ono jest w porządku, że ono jest niewinne takim, jakim jest, że służy do czegoś naprawdę fajnego i przyjemnego i że jest dla niego takim wehikułem, dzięki któremu może się komunikować z każdym i ona zasługuje na szacunek. Właśnie przez to, że jest. Po prostu dlatego, że jest. I ono nie jest obciążone żadnym odium. Musi być sprawne, musi być wielkie, silne, sprężyste, musi być maskulinistyczne, żeby wzbudzić szacunek na dzielni, bo potrzebuje kontroli i władzy, żebym czuł się odpowiednio ze sobą. Wierzę, że jest taki świat, w którym każdy chłopiec po prostu cieszy się z tego, że ma swoje ciało, że ma wiele warstw swojej osobowości, swojego jestestwa i czuje się dobrze, gdy na przykład płacze,
I czuję się okej, gdy może pójść do kolegów i powiedzieć, jest mi smutno. I że są to grupy kolegów, którzy poklepią się po plecach, pójdą pograć w piłkę, a później z takich grup wyrastają mężczyźni, którzy potrafią przytulić się do drugiego. Którzy mówią o tym, że mają złamane serca. Którzy mówią, że przechodzą przez coś bardzo trudnego i czują się samotnie. I że w takich grupach odzyskują poczucie wsparcia, bezpieczeństwa i takiego pojednania. Wierzę, że jest taki świat. Wierzę też, że jest świat, w którym nie ma aż takiego wstydu za to, że wyglądamy, jak wyglądamy. Wierzę, że jest świat, w którym kiedy robimy sobie zdjęcie, to nie krzywimy się na obraz tego, co widzimy, bo tak jak robimy zdjęcie czasami słońcu albo księżycu i ono nie wychodzi, to wiemy, że to nie jest kwestia słońca czy księżyca, ale po prostu tego aparatu albo nieumiejętności spojrzenia na ten kadr lepiej i złapania go. Wierzę, że kiedy robimy sobie wtedy zdjęcia lub patrzymy w lustro, to że widzimy tak naprawdę bardzo piękny obraz, tylko po prostu ta soczewka jest trochę zabrudzona i ją trzeba oczyścić. I ją trzeba zwyczajnie uregulować, żeby złapać lepszy kadr. Wierzę też, że jest dla nas dostępny taki świat, w którym czujemy się dumni i wdzięczni z naszych osiągnięć i sukcesów, z tego, kim jesteśmy, jakich wyborów dokonujemy. Wierzę, że jest taki świat, bo to my możemy go zrobić. Taki świat, gdzie jesteśmy oceniani, ale nie przez pryzmat tego, jak wyglądamy, ile mamy kasy, jakie mamy telefony, gdzie jeździmy na wakacje, ale przez to, jakich wyborów dokonujemy w najbardziej kluczowych życiowych momentach i jaką lekcję wyciągamy z tych wyborów. Wierzę, że jest taki świat. Wierzę też, że jest taki świat, gdzie ogromną uwagę kieruje się w stronę tego, żeby trenować dwa najważniejsze mięśnie szczęścia. Wdzięczność i odpuszczanie. W moim wypadku pewnie największe mięśnie to są uda, ale nie będę pokazywać moich ud. Ale wierzę, że jest taki świat. Wierzę, że potrafimy też tworzyć w sobie takie cechy, które pozwolą nam pielęgnować te odczucia. Że wraz z wdzięcznością, jaką kultywujemy, jaką codziennie w sobie wzbudzamy, tym uczuciem takiego przyjmowania tego wszystkiego takim, jakie jest, każdą lekcją, jaką ze sobą niesie i każdą przyjemnością, jaką za tym stoi, że odpuszczanie tego, co nam nie służy, przychodzi bardzo naturalnie. Że z każdą lekcją albo jest automatyczna nagroda, albo ta nagroda przychodzi później w postaci nowej wiedzy, nowej jakości, nowej cechy. Wierzę, że jest to możliwe. Wierzę, że jest taki świat. I wierzę też, że jest taki świat, gdzie my, kobiety, czujemy się bezpiecznie ze sobą, korzystamy z własnego potencjału, jesteśmy odpowiedzialne za swój los i swoje działania, i potrafimy dostrzec w sobie samych pełnię, zgodność i jednolitość. I nie potrzebujemy już oddawać władzy nad sobą innym ludziom, partnerom, ojcom, bratom, kuzynom, po to, żeby czuć się bezpiecznie, po to, żeby nasz byt był zapewniony. Wierzę, że jest taki świat. Wierzę, że są takie wersje nas na tym świecie, gdzie potrafimy postawić na bezbronność, bo tylko z bezbronności bierze się odwaga. W tych momentach, w których nie mamy żadnej kontroli nad procesem, w których jesteśmy wyeksponowani emocjonalnie i nie mamy też kontroli nad wynikiem. Z tych momentów, z tych podłoży rodzi się odwaga. I wierzę, że potrafimy znaleźć równowagę, balans pomiędzy tym, co nam służy, a co nam nie służy, że potrafimy to zrobić jako ludzie. I wierzę, że potrafimy też szukać pomocy, kiedy jej potrzebujemy i prosić o nią. Wierzę w taki świat i bardzo nam życzę takiego właśnie świata. I teraz, na koniec 2021 roku, który dla mnie był bardzo pięknym rokiem. Mam nadzieję, że dla każdego z Was też. Że przyniósł ze sobą ogromną wiedzę, pasję, nowe odkrycia, nowe jakości.
Wierzę, że ten rok jest wstępem do następnego, który będzie jeszcze piękniejszy, jeszcze bogatszy, jeszcze bardziej obfity. I tego właśnie Wam wszystkim życzę. Wam wszystkim i sobie. I bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Że mam Waszą uwagę, kiedy mi ją poświęcacie. Jest to dla mnie tak wielkie, wynagradzające odczucie, że nie macie pojęcia. Serducho mi rośnie. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam szampańskiej zabawy. Życzę Wam inspiracji. Życzę Wam najlepszych wersji Was samych, bo one są w Was. Po prostu zejdźcie im z drogi i pozwólcie im wyrażać się przez siebie. Całuję, ściskam i życzę wszystkiego, co najlepsze. Moi drodzy, wszystkiego dobrego.